Witajcie w Minucie z IT. Jest piątek, 20 lipca. Nokia poinformowała, że w drugim kwartale 2012 roku sprzedała 4 miliony sztuk smartfonów sygnowanych nazwą Lumia. Niewiele zmienia to jednak sytuację samej firmy, która ciągle jest na minusie. Przychód firmy za drugi kwartał wyniósł ponad 7,5 miliarda euro. Szacuje się, że 1 miliard pochodzi ze sprzedaży smartfonów pracujących pod kontrolą Windows Phone. Wyniki sprzedaży serii Lumia eksperci określają mianem umiarkowanego sukcesu. Przychody na poziomie ponad 7 miliardów są jednak mniejsze niż koszty poniesione przez firmę. Oznacza to, że Nokia miniony kwartał zamyka pod kreską. Jest to zresztą trend spadkowy, który utrzymuje się od dłuższego czasu. W nowej wersji systemu Android 4.1 Jelly Bean pojawiło się kilka ważnych usprawnień zabezpieczeń systemu. Jest to pierwszy system od Google, który będzie poprawnie stosował losowy rozkład pamięci. Ma to pomóc w zwiększeniu odporności systemu na ataki. Na dziś to już wszystko. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału oraz życzę wszystkim słonecznego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.